fajna polanka, w środku niczego. Idzie sobie człowiek i nagle stwierdza, ktoś tu był i miał trochę przyjemności z życia. Szukać, nie szukać? Zawsze warto szukać. Ale póki co, to ktoś tu dostał odłamkowym. I to wszystko. No niestety, dzisiejsze poszukiwania będą ekstremalne. Zaczęło się od współczesnej kącika przyjemności, nazwijmy to. Potem był odłamek. Dosłownie metr dalej wykopałem, nawet nie pół metra. Trochę kiepsko widać, trochę zabity jak zwykle. No ale jest to George V. Niestety zmora detektorysty. A mianowicie tak wygląda mój szpadel. Kuźwa. Służył ładnych parę miesięcy i... No i co? Jestem w środku czegoś, co wygląda coraz ciekawiej. Mamy 100-letnią monetę. I za chwilę możliwe, że nie będziemy mieli czym kopać. Kurde, lebele. Cóż, do następnego. Dosłownie tam, gdzie kopałem wcześniej tego George'a, zdecydowałem się zostać. Ale jest tu troszkę śmieci. Współczesnych, kondomowych, że tak powiem. No ale skoro trafił się George, mówię, szukam dalej. No i płaciło się, bo jest chyba serwerko, słuchajcie. Teraz sobie tu odejdę. Świeciłaś jak sreberko, a teraz... O, Elizabeth. Dobra, czyli z George'a mamy przeskok na Elkę. 5 pistar. Cóż, zaświeciło się w moich oczach. Szukamy dalej. Dobra i tyle. Słuchajcie, sprawdza się moja teoria. Szukajcie przy starych drzewach, tych takich, które już padły ze starości. Cóż z tego, że mamy obok kondony. Jak tu jest, słuchajcie, no jest trochę śmietnik, ale taki burdel sygnałowy, że kopię teraz wszystko, bo to jest moneta na monecie i nie ma tutaj się co wczuwać, że sygnał będzie taki, czy sygnał będzie siaki, bo jedno drugie zakłóca. Folia z kondonka zakłóci monetkę, już nie będzie wam biła tak jak powinna. Co tym razem trafiłem? Nie wiem, który rok. Muszę iść do słoneczka. O, jakiegokolwiek tu znajdę. Trochę mi się ktoś zaczął hałasować obok. Sami widzicie, może sami to zobaczycie. Shilling. Two shillings. Czyli $1 mamy George. Piąty. Młoda Elka 5p. I teraz jest shilling. Ktoś tu jest. Zaczyna mi się tu pojawiać jakaś twarzyczka fajna. George VI. Szukamy dalej, ale ryje, słuchajcie, teraz wszędzie. Nie będę nawet tego nagrywał, bo sygnały są burdelowe od, słuchajcie, przysłowiowej 14 nawet. Skacze to pod 50. Ale tak jak mówię, jeden sygnał zakłóca drugi sygnał. No i słuchajcie, skoro tu na wierzchu są kondony, czytaj folia, no to tu też może być różnie. Ale szukam. Ewidentnie ktoś sobie tutaj przykucnął, usiadł, czy cokolwiek tam robił jakiś czas temu, zanim wymyślono te, że tak powiem, nowe opakowania. Na razie. No i dobra, kolejna. To jest ciągle ten sam dołek, z którego wyciągnąłem George'a. George'a 5p, George'a 6, one shilling.
właściwie nie tyle, że ten sam dołek, ale w sumie wszystko obok. A teraz jest co? Jeśli chodzi o ID, to było tam na 23, ale tak jak mówię, to już jest za duży bajzel, żeby Elka, żeby się przejmować. Pewnie znowu 5 pi stare. Tak. Szukamy dalej. Postanowiłem zrobić sobie przerwę na lunch. Tu już zryłem wszystko, ale można powiedzieć, jak wykopaliska archeologiczne. Centymetr po centymetrze. Czy to ci od kondonów to zgubili? Czy ktoś wcześniej, tego już nie wiem. Ale zobaczcie po prostu. Czasem człowiek szuka tyle cały dzień, a ja to znalazłem w pół godziny. Nie ma to jak znaleźć odpowiednie miejsce. Najstarsza jest 1919, tak jak wam mówiłem, George V. I spodziewałem się coś w ten deseń. Już się ucieszyłem ze sreberek. Niestety cała reszta to George VI i młoda Elka, czyli mniej więcej od 49 do 60 któregoś. I wtedy jest zgubiona prawdopodobnie. Może ktoś w portfelu miał po prostu starego peniaka jeszcze sobie. No ale jest tu wszystko. 2 shilling, 1 shilling, 6 pence. O, proszę bardzo, 49. Tu mamy już Elkę. 61, 10 pi, 5 pi i szylingi, więc 57. Tutaj mamy, co my tu mamy, 2 shillings. Nawet mi się nie chce czyścić jeszcze tego. No mamy trójeczki. Możliwe, że tu jest George 5 również. A nie, George 6 z 1937, no proszę bardzo. No i tyle, niestety no nie ma już sreberka, nie ma sreberka raczej w tym okresie. Szukamy dalej. Można powiedzieć, dzień zrobiony, pomimo kiepskiego początku. I cóż, plus takiego dnia jest taki, że nie będą mnie boleć nogi od chodzenia. Bo nie sądzę, że zrobię więcej niż tutaj jeszcze kilkadziesiąt metrów w okolicy wśród zwalonych drzew, a jest jeszcze tutaj kilka. I będzie trzeba iść. No cóż, teraz celujemy w sreberko. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć i co tu robić. Kopię sobie dalej koło tego drzewa. Już przesunąłem te wszystkie kondony, które tam leżały na wierzchu. Skopa, że tak powiem. No i jest tych sygnałków dużo. Niestety większość, no to były te resztki folijek, wiadomo po czym. Ale ci współcześni zgubili 50 pi. W końcu chłop coś zgubił, lub kobitka. Natomiast byli też tu ludzie wcześniej. I mam sreberko w końcu, 1930. George VI oczywiście. Jest też pech. Kolejna część odpadła. Niewiele mi zostało. Ale jest wola walki. Zobaczymy, na jak długo to jeszcze starczy. I spadam do domu. Cóż, tym razem trzeba będzie kupić inny szpadel. Może jakiś lepszy. Może coś polecicie. Coś malutkiego, do 80 cm max bym powiedział, coś co można złożyć, saperka. Separki się z reguły rozlatują. Nie wiem, może macie ten nowy szpadel Nocty, który się składa, czy tam jest w trzech częściach, jak on wam się sprawuje, tego nie wiem. Dajcie znać,